po podrygach architektury Zen w laptopach dostaliśmy to, na co po prostu zasługiwaliśmy. Trzecią generacją Apple AMD o nazwie Renoir, która wprowadza pełną gębą do urządzeń mobilnych 7-nanometrową litografię. Ma być wydajniej i oszczędniej. Jak to możliwe? W procesie technologicznym i opracowanej przez AMD mikroarchitekturze. Jak wiemy, silną stroną desktopowych układów trzeciej generacji jest właśnie stosunek wydajności do pobieranej przez nie mocy. W teorii najlepiej mówić o liczbach. Układ nowego Apple, 8-rdzeniowego i 16-wątkowego, liczy sobie 156 mm2 przy udziale blisko 10 miliardów tranzystorów. Jego poprzednik, układ 4-rdzeniowy i 8-wątkowy, miał wielkość 209 mm2 przy dwukrotnie mniejszej liczbie tranzystorów. Mamy zatem więcej rdzeni, bardziej upakowane tranzystory, dopracowaną mikroarchitekturę i, jak podaje samo AMD, dwukrotnie wyższy wskaźnik performance per watt. A to także szereg zmian w układzie graficznym. Nie utrzymaliśmy co prawda Navi w Apple, ale i tak jest całkiem sympatycznie. Deklarowany wzrost wydajności na poziomie 60%. Oczywiście dalsza poprawa efektywności energetycznej, rozszerzona praca szyny Infinity Fabric, wzrost o 25% zegarów, no i natywne wsparcie kontrolera DDR4-3200 lub LPDDR4X4266. Jaką rolę odgrywa podsystem pamięci w pracy Apple? Wykorzystania dedykowanego układu graficznego najbardziej będziemy zadowoleni z faktu, iż Vega w Renoir pozwala dekodować 8 i 10-bitowe materiały 4K 60fps kodowane w VP9 i H265. To z pewnością pozwoli wydłużyć czas pracy na baterii. Jest też szereg innych usprawnień, jak natywne wyprowadzenie USB 3.2 typu C, czy dodatkowe 4 linie PCI Express do wykorzystania w postaci drugiego dysku NVMe, czy modułów sieciowych Wi-Fi 6 lub 5G. Po solidnej dawce teorii czas na pierwsze konkrety. W Polsce za premierowy model z układem Renoir należy uznać tak, widocznego na filmie Asus TUF Gaming A15 z dopiskiem EFA506. Robimy szybki rzut oka na jego specyfikację, włączając w to protoplastę, model FX505. Więc zamiast 4-rdzeniowego i 8-wątkowego procesora zyskujemy 8-rdzeniowy i 16-wątkowy. Pamięć RAM, jak już mówiłem, zwiększa się jej taktowanie, w tym przypadku z 2400 MHz aż do 3200. W obu laptopach znajdziemy 90-watową edycję RTX 2060, ale tylko w modelu 506 występuje ona z obniżonymi zegarami pamięci Microna. To będzie wiele znaczyło w kontekście rywalizacji z laptopem niebieskich. Zyskujemy także drugi slot M2 PCI Express i chyba największą gratkę dla graczy. 144-hercową matrycę zaimplementowanym Adaptive Sync. Jest również port USB-C drugiej generacji nieobecny w FX505, a wisienką na torcie jest możliwość zakupu FA506 w wersji z większą baterią. Wygląd laptopa uległ delikatnej korekcie. Mamy zupełnie nową klapę matrycy z logo serii, z której ten laptop się wywodzi, a więc TUF. Poza tym, to już taka jest moja może prywatna opinia, jakość wykonania FA stoi na ciut wyższym poziomie niż FX-a. Klawiatura nie podlega tak ugięciom jak we wcześniejszej wersji, poza tym udało się dopracować touchpad. A, no i jeszcze rewers, który w tej wersji przedstawia się w formie plastra miodu. Poza tym, jak mówię, zmian niewiele. Z testów wykorzystałem 3 laptopy, dwa z nich już znacie. Trzecim jest model Lenovo Legion Y54015 z 6-rdzeniowym układem i7-9750H oraz RTX 2060, jeszcze w starej wersji z wyższymi nastawami pamięci GDDR6 Samsunga. Jest to najtańszy laptop w konfiguracji zbliżonej do Asusa FA506, ale bazujący na wydajnym procesorze niebieskich. I to właśnie na tym skupię się w moim teście, na rywalizacji i7 z Ryzenem 7. Knockout, knockout, powtarzam knockout. Ryzen 7 knockoutuje laptopową odsłonę i7. Różnice są kolosalne, a skalę najlepiej obrazuje Blender. 11 minut i 30 sekund, tyle zajmuje nowemu procesorowi wyrenderowanie sceny Classrooma. Na to samo zadanie powierzone 9750K czekamy ponad 17 minut. W kolejnych testach wszystko się potwierdza. Wyraźne wygrane w Coronie i V-Rayu. Również wydajność w montażu filmu wypada z korzyścią dla jednostki czerwonych. Duża przewaga w premierce i nieznaczne zwycięstwo w DaVinci. Tego było mało, obliczenia z wykorzystaniem instrukcji AVX2 przestały być domeną Intela. Mobilny Ryzen radzi sobie w nich od teraz dużo lepiej. Rzeczą sukcesu AMD jest nie tylko wydajność w odniesieniu do konkurencji, ale także do ich starych jednostek. Trzykrotnie wyższa wydajność? Tak, jest to od teraz możliwe. W grach już nie jest tak cudownie, ale to kwestia pracy RTX 2060. Co prawda w FA506 mamy do czynienia z wyżej taktowanym GPU, ale jak już wiecie, rykoszetem oberwał jego podsystem pamięci.
Ten w wielu grach pozwala wysunąć na czoło rywalizacji Lenovo Y540 z procesorem Intela. Sumarycznie rzecz ujmując, oba laptopy prezentują podobną wydajność w grach, a jestem zdania, że Ryzen 7 4800H nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i aż szkoda, że najprawdopodobniej nie zobaczymy go w zestawieniu z mocniejszymi kartami zielonych. Czym szczerze współczuję posiadaczom starszej wersji TUFA. Czterordzeniowy i ośmiowątkowy Ryzen 7 3750H akurat mocno ogranicza moce RTX 2060, a jego strata do nowej jednostki z FA506 tylko w samych grach sięga 25%. Czym wydam śmiałą opinię. FA506 został tak przygotowany, by prezentować najlepsze osiągi procesora kosztem kultury pracy. Temperatury ośmiordzeniowego procesora przyprawiają o zawrót głowy. W aplikacjach już po kilkunastu sekundach obliczeń osiągają pułap 104 stopni Celsjusza. Co ciekawe, nie skutkuje to według wskazań załączaniem throttlingu temperaturowego, w przeciwieństwie do Lenovo Legion Y540. W grach nie jest lepiej. Mimo wyraźnie niższego wykorzystania rdzeni i wątków, układ potrafi osiągać temperaturę 102 stopni Celsjusza. Utrzymania bardzo wysokich zegarów jak na procesor mobilny przy nie najniższych napięciach. Temperatury to i może laptop nie jest wcale tak głośny. Nic mylnego, posłuchajcie. Moi drodzy, no co ja Wam będę więcej mówił? Knockout jednostki Intela. Nareszcie, po tylu latach otrzymujemy alternatywę dla jednostki niebieskich. Ale jaką? Tak niesamowicie uniwersalną i tak niesamowicie szybką. Mógłbym się tutaj długimi godzinami rozwodzić na temat jej osiągów, na temat tego, co ona potrafi w tak dużym spektrum możliwości programów, aplikacji, funkcji. Czy to gry, czy aplikacje, tam zobaczymy świetne osiągi Ryzena 7 4800H 8-rdzeniowego i 16-wątkowego, który moim zdaniem otwiera zupełnie nowe spojrzenie na rynek laptopów mainstreamowych. Tak to nazwijmy. Dotychczas takie jednostki wielorodzeniowe były dostępne tylko dla tych najbogatszych, dla tych osób, które mają pełny portfel, tak kolokwialnie mówiąc. Ale rzeczywiście 4800H zmieni postrzeganie tego rynku mainstreamowego, z czego się oczywiście bardzo cieszę, bo to jest zupełnie coś nowego właśnie w tym, powiedzmy, budżecie. Moi drodzy, ale okej. To jest kwestia samego procesora, a Wy na pewno chcielibyście usłyszeć coś więcej na temat tego, jak sprawuje się ten laptop. No to w tej beczce pełnej miodu musi być jakaś łyżka dziegciu, no i jest ona. Okej, procesor jest wydajny, przedstawia znakomitą wydajność, ale odbija się to na kulturze pracy, na temperaturach, a także na hałasie emitowanym dokładnie przez Asusa TUF A15. Hałas jest bardzo wysoki, to jest blisko 50 dB. W trakcie grania lub renderowania. Tutaj w pomieszczeniu testowym te temperatury były ciut niższe z racji tego, że panuje tu temperatura 18, góra 19 stopni Celsjusza. W swoim domu mam temperaturę o kilka stopni wyższą. Lubię ciepełko, w związku z tym i te temperatury przedstawione Wam dzisiaj stały na ciut niższym poziomie. Zapewniam Was jednak, że w tych warunkach domowych one wykraczały poza 100 stopni Celsjusza, a jest to temperatura niebezpieczna. Tym niemniej można ściszyć tego laptopa i zapewnić mu niskie temperatury poprzez włączenie trybu Silent, który obniża TDP do 20 W. Pytanie tylko, kiedy będziemy z tego trybu korzystać, bo umówmy się, jednak chcemy, aby laptop przedstawiał najlepsze osiągi, najwyższą wydajność, a nie już z miejsca będziemy próbowali go w jakiś sposób ograniczać. Jest to jakieś wyjście z sytuacji, ale raczej tylko do gier, które powiedzmy są tymi mniej wymagającymi. Efektywność energetyczna. Tutaj także mógłbym długo mówić o tym laptopie i w ogóle o Ryzenie 7 4800H. No coś niesamowitego. Ten laptop z power limitem na poziomie 35 W już po przekroczeniu danej temperatury i oczywiście po skróceniu tego short boosta nadal był taktowany w blenderze zegarem 3,4 GHz. To naprawdę zasługuje na uwagę. A pobór mocy całego laptopa wynosił mniej więcej 68 W w porównaniu
z Intelem, który nie tylko okazał się słabszy, ale także bardziej prądożerny, bo ten przy swoim 60-watowym limicie pobierał ponad 90 watów. To jest ta różnica, to jest ta znakomita efektywność energetyczna. Tym niemniej, jak się okazuje, tutaj Lenovo Legion, jeśli chodzi o pracę na baterii, wypadał bardzo podobnie jak właśnie ten laptop Asusa. Nie mam akurat w dyspozycji tą edycję 48 z baterią 48-watogodzinną, a nie tą lepszą. Jednak jeżeli miałbym wybierać jakąś wersję Asus TUF A15, to wybrałbym model z baterią większej pojemności kosztem montażu SSD-ka czy też HDD-ka na SATie. Wchodzimy jednak w tą generację M2, NVMe, a tutaj mamy dwa porty, które w zupełności wystarczą do rozszerzenia tych granic dyskowych. A więc tak, powiedzieliśmy sobie o procesorze, o laptopie. Aha, jeszcze jedno, wyświetlacz Asusa. Powiem tak, Adaptive Sync robi roboty w grach komputerowych. Naprawdę obraz jest super płynny i to jest cud miód malina. Natomiast paleta barw, maksymalne podświetlenie, w ogóle parametry, jeśli chodzi o barwy, o gamut, no nie przystoją tej klasie laptopowi. I to nie jest coś, z czego mógłbym być zadowolony. Dysk ULC, bo także na pewno będziecie o to pytać, tego nie odbieram jako wielką wadę, aczkolwiek wiadomo, że jest to kwestia jakiejś obniżki kosztów całego laptopa. Moi drodzy, to tyle dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Dajcie znać, co sądzicie o nowym laptopie Asusa i oczywiście o nowym układzie AMD. Trzymajcie się cieplutko, mówił Lipton.